Przepraszam. W filmie nie będzie zdjęć sprowadzonego życia owej persony. YouTube nie lubi półnagich modelek, broni i narkotyków. Materiał jest podzielony na trzy części. Pierwsza część to w jaki sposób Dan Bilzerian osiągnął bajeczne życie. Druga część to czemu nam imponuje luksusowe życie i jak działa szczęście. Ostatnia część materiału to jego filozofia życia, jakimi zasadami się kieruje i jakie wartości wyznaje. Życie i istnienie Dana Bizeriana to ucieleśnienie marzeń każdego młodego mężczyzny. Posiada takie artefakty ze snów jak mięśnie, stada kobiet, prywatne samoloty, idealną brodę, a czas wolny spędza na strzelaniu z broni i wydawaniu pieniędzy niemożliwych do wydania. Posiada following o wielkości 30 milionów osób na Instagramie i aktualnie ma 40 lat. To taki mały zarys dla osób nie wiedzących kim jest Dan. Na początku musimy cofnąć się do lat 80. i sprawdzić ojca Dana, pola Bilzeriana. Ojciec Dana to przestępca z Wall Street, skazany za spisek, oszustwa i inne zarzuty w 1989 roku. Pol ukrywał się w swoim pałacu przez dwie dekady, podczas gdy prawnicy SEC próbowali zebrać 62 miliony dolarów, które Bilzerian był winien rządowi USA. Według niego wyrok był niesprawiedliwy. W sierpniu 1991 roku Paul ogłasza bankructwo, podczas gdy przebywa w więzieniu federalnym przez 13 miesięcy. Jego rodzina nadal mieszka w pałacu, nawet pomimo, że zarówno Bilzerian i pozew sądowy mówią, że nie ma on żadnego majątku innego niż używana odzież i używany zegarek Casio. W 2000 roku sąd federalny stwierdził, że przeniósł znaczną część majątku do złożonych struktur i firm rodzinnych oraz partnerstw. Pol zostaje odesłany z powrotem do więzienia. Sąd zabiera 15-milionową rezydencję, a jego dwaj synowie są później wyznaczeni jako spadkobiercy funduszu powierniczego. Jeden z nich to właśnie Dan Bilzerian. Ciężko zliczyć majątek pola Bilzeriana, ponieważ był zamieszany w przeróżne spółki, fundacje, nieruchomości i partnerstwa. Jak ktoś był winien 62 miliony do oddania, to oznacza, że potrafił kombinować i oszukiwać. Dan Bilzerian, większość, jak nie wszystkie pieniądze, odziedziczył po ojcu. Zacytuję Dana. Pewnego roku mój ojciec zarobił ponad 400 milionów dolarów, więc śmiało można powiedzieć, że radził sobie nieźle. Mieliśmy taki wielki dom i kupę pieniędzy, ale nigdy nie mieliśmy zabawek, które pragnąłem, jak samochody czy drogie zegarki. A to na tych zabawkach najbardziej mi zależało, więc kiedy zarobiłem swoje pieniądze, kupiłem wszystko, co się dało. Zwróć uwagę na ostatnie zdanie: kiedy zarobiłem swoje pieniądze, głównym źródłem zarobku, jak sam twierdzi, jest poker. Z pokerem jest taki problem, że wpadamy w błąd poznawczy. Jak widzimy, że ktoś ma dużo pieniędzy i gra w pokera, to automatycznie przypisujemy, że musi być dobry, bo ma dużo pieniędzy. Tak samo jak z byciem wysokim. Ktoś jest wysoki, to na pewno gra dobrze w koszykówkę. Jak szybko biegasz, to na pewno dobrze grasz w piłkę. Posiadamy tylko szczątkową liczbę informacji, ale dopisujemy do tego całą historię, bo cecha jest tak dominująca, że może nam się wydawać kluczowa dla całej historii. Trudno jednak znaleźć graczy, którzy mogliby potwierdzić jego rzekome wygrane. W 2009 roku Bilzerian wziął udział w main eventie WSOP, który ukończył na 180. miejscu, zgarniając tym samym 36 626 dolarów. Pod koniec 2013 roku Bilzerian napisał za pośrednictwem Twittera, że jedną ze swoich listopadowych sesji zakończył z zarobkiem około 10 milionów dolarów, a w całym roku wygrał już ponad 50 milionów dolarów. Oczywiście nie możemy potwierdzić tych informacji, choćby dlatego, że Bizeria nie rywalizuje z pokerowymi profesjonalistami. Duża ilość ludzi nie gra w pokera dla sportu, tylko traktują to jak pranie brudnych pieniędzy. Nikt nie oskarża dana, że akurat stąd zamiłowanie do pokera, ale można coś podejrzewać po tym jak ojciec był ścigany przez federalnych za oszustwa. Bilzerian o mało sam się nie zabił przez brak snu, alkohol, marihuanę, kokainę, wiagrę i seks. Dostał dwa razy zawału przed 25 rokiem życia. Twierdzi, że pracuje wokół niego około 90 osób, ponieważ nie chce mu się robić zakupów, gotować lub robić prania. Czyli całe życie ludzie się nim opiekują. Nic nie robi sam, ponieważ cały czas jest otoczony pracownikami. Pracownikami i atrakcyjnymi kobietami, które również są w pracy. Cytuję: Zacząłem organizować imprezy, na które zapraszałem 30 kolegów i dwie. 200 do 300 dziewczyn. Stosunek był powiedzmy 1 do 10, więc to one musiały konkurować o nas. Czy to nie brzmi jak handel ludźmi? Kupujesz z agencji kilkaset kobiet i stawiasz je naprzeciwko milionerom, którzy sobie wybierają jak chipsy w sklepie, które będą jeść dzisiaj wieczorem. I dodatkowo tworzysz sytuację, w której te dziewczyny muszą ze sobą rywalizować. Maksymalny poziom uprzedmiotowienia i zezwierzęcenia kobiet, tworząc grę małpy biją się o banana. Co do rywalizacji, Dan dwa dni przed końcem kursu, po 510 dniach, został wyrzucony z Navy Seals. Sam mówił, że nie lubił wojska. Wywalono go z programu za naruszenie bezpieczeństwa na strzelnicy. Nie dbał o bezpieczeństwo kolegów, więc nie nadawał się na komandosa. Dziwne, jak można zostać wyrzuconym dwa dni przed zakończeniem? Wyjątkowo pechowy człowiek. Cytuję, zawsze wiedziałem, że będę bogaty, nie miałem pojęcia jak tego dokonam i nie przejmowałem się tym jak, po prostu zawsze wiedziałem, że odniosę sukces. Ale teraz nawet nie wie, jak tego dokonał, bo w sumie niczego wielkiego nie dokonał poza sukcesem w social media zbudowanym na pokazywaniu luksusowego życia. Nawet testosteron w jego ciele jest podawany z zewnątrz, który jak sam przyznaje odgrywa potężną rolę w naszym procesie myślenia i podejmowania decyzji, w naszym napędzie, agresji, popędzie seksualnym i apetycie na ryzyko. Jeśli nie posiadasz milionowego spadku po rodzicach, to zapraszam zapisać się do newslettera, gdzie znajdziesz kontent również edukacyjny, ale stricte marketingowy. Poznasz strategie i zasady, jakimi toczy się życie w internecie, a osobom, które się zapisały, polecam sprawdzić maila, ponieważ dostaliście analizę za grudzień. Na grupę na Facebooku też zapraszam. Przejdźmy do części związanej ze szczęściem, bo jest to bardzo ciekawy temat. Szczęście nie zależy wyłącznie od czynników obiektywnych, takich jak ilość kobiet, zamożność czy zdrowie, ponieważ człowiek nie jest tak prostą technologią. Przez to, że zależy to od subiektywnych oczekiwań, to mocno komplikuje sprawę. Kiedy usiłujemy wyobrazić sobie, jak szczęśliwi są dziś inni ludzie, bądź jak szczęśliwi byli ludzie w przeszłości, nieuchronnie wyobrażamy sobie siebie na ich miejscu. To nie ma sensu, ponieważ traktujemy nasze oczekiwania na realia życiowe innych ludzi. We współczesnych społeczeństwach mamy w zwyczaju codziennie brać prysznic i zmieniać ubranie. Średniowieczni chłopi obywali się bez mycia całymi miesiącami i rzadko kiedy się przebierali. Sama myśl o życiu w brudzie i smrodzie przyprawia nas o mdłości, lecz średniowiecznym chłopom zapewne to nie przeszkadzało. Byli nawykli do woni długo niepranej koszuli. Rzecz nie w tym, że chcieli się przebierać, ale nie mieli w co, tylko po prostu nie widzieli potrzeby przebierania się. Tak więc, przynajmniej pod względem ubioru, byli zadowoleni z życia, ponieważ nie przyszło im do głowy, że. Można mieć pełną szafę z ubraniami i nie wiedzieć w co się ubrać. Jeśli szczęście jest warunkowane przez oczekiwania, to dwa filary naszego społeczeństwa, środki masowego przekazu i przemysł reklamowy, mogą nieświadomie uszczuplać światowe zasoby zadowolenia. Nastolatek żyjący 5000 lat temu w małej wiosce mógł uważać się za atrakcyjnego mężczyznę, ponieważ w jego osadzie było 50 mężczyzn, z których większość była albo stara, pomarszczona i oszpecona bliznami, albo w wieku dziecięcym. Tymczasem współczesny nastolatek ma dużo więcej powodów do odczuwania kompleksów. Nawet jeśli chłopaki z jego szkoły nie grzeszą urodą, to taki młody człowiek nie porównuje się do nich, lecz do gwiazd filmowych, sportowców i supermodelek, którymi pierze sobie mózg. Przykładowo. Dan Bilzerian przerabia wszystkie zdjęcia na Instagramie w Photoshopie. Spójrz na zdjęcie z profilu Cardi B i jego. Oczywiście wpadka wywołała poruszenie, jak tak można, ale nie dość, że kobiety pokazywane przez Bilzeriana pochodzą z agencji, gdzie jest to bardzo zadbany krąg ludzi, to dodatkowo wszystko jest modyfikowane, aby dopasować wizerunek pod markę, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców. A zatem nastroje niezadowolenia i braku szczęścia odczuwane w aktualnym świecie mają za podłoże nie tylko biedę, choroby, korupcję, ale też styczność ze standardami i oczekiwaniami, jakie są narzucane. U nasze odczucie dobrostanu nie jest determinowane przez parametry zewnętrzne, takie jak wysokość zarobków, stosunki społeczne czy prawa polityczne. Warunkuje je złożony układ nerwów, neuronów, synaps i rozmaitych substancji biochemicznych, takich jak serotonina, dopamina i oksytocyna. To nie wygrana na loterii. Zakup nowego domu, uzyskanie awansów pracy, czy nawet znalezienie miłości czynią nas szczęśliwymi. Uszczęśliwia nas tylko i wyłącznie jedno: przyjemne doznania naszych ciał. Osoba, która właśnie wygrała w totka albo zakochała się i skacze z radości, nie reaguje na pieniądze czy obiekt zakochania. Reaguje na przeróżne hormony buzujące w krwioobiegu, na burzę sygnałów elektrycznych przemykających między różnymi częściami mózgu. Rola szczęścia i nieszczęścia to swoista smycz, a ty jesteś psem i ogranicza się do do tego, że zachęca bądź zniechęca do przetrwania i reprodukcji. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że ewolucja nie zaprogramowała nas ani do bycia szczęśliwymi, ani do bycia nieszczęśliwymi. Umożliwia nam doznawanie chwilowych przypływów przyjemnych odczuć, te jednak nigdy nie trwają wiecznie. Biuchemię człowieka możemy porównać do instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia stałą temperaturę, zarówno podczas upałów, jak i ataku mrozu. Zjawiska pogodowe mogą przejściowo zmieniać temperaturę powietrza, ale urządzenie klimatyzacyjne zawsze przywraca zaprogramowaną temperaturę. Zdarzenia zewnętrzne, takie jak współżycie płciowe, wygrana na loterii czy potrącenie przez samochód, mogą chwilowo podnieść bądź obniżyć nasze poczucie szczęścia. Nasz bohater XXI wieku kieruje się filozofią życia o nazwie hedonizm. Hedonizm z greckiego hedone przyjemność rozkosz. Uznaje to za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Możemy podzielić to na trzy typy. Hedonizm etyczny. Nazywamy takie poglądy, zgodnie z którymi ludzie powinni zmierzać do szczęścia, cudzego lub swojego, bowiem jest to etycznie dobre. Hedonizm psychologiczny głosi, iż ludzie pragną szczęścia. Nie mówi nic jednak co do sposobu oraz rodzaju jego osiągnięcia. Hedonizm materialistyczny ustala za cel najwyższy gromadzeniu, zużywanie i konsumowanie dóbr materialnych. To przyjemność staje się bogiem, a Dan Bilzerian stworzył swój rodzaj hedonizmu. Idea, że przyjemność jest najwyższym lub jedynym dobrem, została po raz pierwszy sformułowana w IV wieku przed naszą erą. Ale wtedy nie było wiagry i testosteronu i nie mogłeś konsumować kobiet prawie 24 godziny na dobę. Kiedyś nie było możliwości utrzymywania uczucia przyjemności przez tak długi okres. Bilzerian reprezentuje swój prywatny typ. Hedonizm absolutny, czyli absolutną, stuprocentową ucieczkę w bierność, nieróbstwo, rozpustę i używki. Podsumowując, nie wiemy, co Dan potrafi, do czego się naprawdę nadaje, jaki ma potencjał. Może mógł zostać wybitnym reżyserem, może stworzyłby aplikację, która zmieni świat. Dan Bilzerian został zabity pieniędzmi ojca. Nie wiem, kiedy powstanie następny materiał, ale im większa aktywność pod tym filmem, tym pewniejszy jestem, że znajdzie się miejsce w terminarzu. Możesz zaproponować osobę do następnego odcinka. Do usłyszenia w następnym materiale.